Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Związek Radziecki. Dzisiaj, słuchajcie, prawdopodobnie będziemy dalej tutaj kontrolować nasz front. Zobaczymy, co tutaj nam się uda zrobić. A ja tutaj sobie postanowiłem, że posłucham waszej rady i spróbuję, słuchajcie, dorzucić trochę dywizji piechoty. Dywizji piechoty sobie dorzucimy, ponieważ mamy bardzo dużo manpowera. I pisaliście mi w sumie, żebym to zrobił, więc to właśnie zrobię. Tu mam już ustawione praktycznie 20 jednostek. Jako rezerwy na razie je zbuduję. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest to sens na to. A, dobra. Jaki jest? No jest jakaś niewielka różnica w IC, więc mam nadzieję, że to się nam zwróci. Wiecie co? Zrobię może nawet 30. Mam tego odpierano. Dobra. Technologia, słuchajcie, się tutaj powoli robi. Myślę, że tutaj jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o naszych oficerów, mamy dosyć ich mało, ale tutaj jest 5 już ustawione, więc myślę, że nie będę go zmieniał. Myślę, że to tak właśnie zostanie. Szpiedzy. Czy ja wysyłam do kogoś szpiegów do Niemiec? Czy ja wysyłam szpiegów do Niemiec? No, teoretycznie wysyłam, słuchajcie, tylko... Dobra, to może zróbmy tak, że ja sobie tutaj teraz narobię tych szpiegów trochę, albo nie, po prostu ich tam wyślę. Znaczy, zabiorę ich stamtąd, w sensie. Nie potrzebuję ich tutaj tak naprawdę. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo szkoda czasu i tylko jeszcze sobie ustawię, żeby te wszystkie cholerne czołgi, które tutaj mi się robiły, te dywizje pancerne, niech wszystkie zlecą na sam dół. Mimo tego, że trochę się tutaj zaczęło ich budować, to myślę, że nie potrzeba ich tutaj więcej, w tym momencie przynajmniej. No i tak, no i puścimy sobie czas na potrójnie, powiedzmy, niech tutaj wszystkie moje walki się rozpoczną, albo niech się kontynuują, może lepiej tak powiem. Aha, tutaj pamiętam, że tutaj mi się niestety jakieś jednostki chciały wbijać i to dosyć poważnie, wiecie co, może tutaj ich zbombarduję. W końcu jest to bombowiec taktyczny. O, tutaj jest dużo jednostek, bardzo dużo nawet jednostek, które mogą być bombardowane. Tym bardziej, że tutaj niektóre są w dosyć złym stanie, więc mam nadzieję, że to mi się uda troszeczkę odeprzeć ten ich atak. Jeśli chodzi o ataki stąd, to nie wygląda to najlepiej, tym bardziej, że na przykład te jednostki są kompletnie rozbite. O, nie wygląda to dobrze. No nie powiem, żeby to wyglądało dobrze, ale tutaj jednostki sobie idą, więc myślę, że one sobie gdzieś tam jakoś poradzą. 70, wiecie co, może przestanę tu atakować po prostu, chociaż jeśli przestanę atakować w tym miejscu teraz, to oni mogą mieć przewagę i to dosyć poważną. Czekajcie, czemu te jednostki nie mają dowódcy? Niech ktokolwiek tutaj sobie śmiga. I teraz tak, te jednostki dwie niechaj zaatakują przez tą rzekę. Mam nadzieję, że to pozwoli odeprzeć atak. Tutaj wygraliśmy, więc to jest dobra wiadomość. Fajnie, to teraz mógłbym w sumie... A, co mógłbym? Mógłbym iść teraz w którąś stronę dalej, tylko cholera, nie wiem, czy nie mógłbym zaproponować sojuszu moim kolegom Rumunom. Zanim to nastąpi, to trochę jednak minie, chociaż oni się do mnie z prędkością 12.08 skłaniają, więc to jest dosyć duża prędkość. Mam nadzieję, że w tym tempie uda mi się to osiągnąć za jakiś czas. No niemniej jednak, tutaj mamy problemy z zapasami. Tutaj dotarły moje jednostki. W końcu tutaj też widzę, że mam jednostki, które mogłyby przejść gdzieś tu na przykład. A wy też już idziecie tutaj, więc was raczej nie ruszę niestety. No i cóż, nie musimy czekać w takim razie na rozwój sytuacji. Za dużo to ja tutaj nie udziałam. Cholera, głupio byłoby teraz przegrać obie bitwy. A tutaj musimy to wygrać niestety. Czy tego chcemy, czy nie. Fajnie przynajmniej, że te jednostki stąd mogą już się gdzieś tam zabrać. Dobra, więc teraz tak, poczekam, aż te jednostki dotrą tu. Nie chcę za daleko ich tutaj gdzieś wyciągać w sumie. No i tak wygląda w tym momencie front. Nie mam za bardzo planu, jakby to potoczyć, jakby to rozciągnąć. Najbardziej w tym momencie interesowałoby mnie tak naprawdę zwycięstwo. Ale wiem, że jest dopiero 39 i tak naprawdę tutaj szanse na cokolwiek są dosyć nikłe. Tutaj w każdym razie wygrywamy, to mnie bardzo cieszy. Przegraliśmy właśnie. Chociaż nie, wygramy, dobra. Fajnie.
w takim razie będziemy mogli się tutaj oprzeć na rzece, to co jest na pewno bardzo, bardzo dobrą wiadomością. Jeśli chodzi niestety tutaj o środek tego frontu, to nie jest aż tak różowo. Niestety, ale... A, no cóż, czego się w sumie było spodziewać innego, jak właśnie takiego rozwoju sytuacji. Dobra, więc... Te jednostki, oczywiście bez tych jednostek, niech sobie zaatakują tą prowincję, ponieważ no... Trzeba to zrobić, dopiero 28 godzin będę... Z 28 godzin będę mógł to osiągnąć, będę musiał tyle czekać. Boże, plącze mi się język, nie umiem mówić. Trudno. Atakowane jednostki, niektóre już uciekają, widzę, więc bardzo, bardzo mnie to martwi. Na szczęście tutaj chyba wygram, więc to jest dobra wiadomość. Niestety gorszą wiadomością jest to, że niestety, ale te jednostki, które tutaj miały być, dopiero gdzieś idą i zrzucam te jednostki też z tej strony i tak nie bardzo widzę, że one są dopiero w Mongolii gdzieś, no trudno. Jeszcze dużo, dużo odcinków minie, zanim ja tam je przeniosę, no ale... Słuchajcie, idziemy na razie powolutku, niby tracimy tereny, terytoria, ale może nie będzie aż tak tragicznie. Wiem, że to nie ma za dużo sensu, atakowanie w tym miejscu, no ale czasem trzeba. Dobra, może w takim razie, skoro wy... Może wy się obrońcie tu po prostu. Może tak będzie lepiej. I pyk, od razu. Tylko ile tu? 90 godzin, o mój Boże. To w tym czasie oni się niestety już tutaj ogarną. Niestety. Jeśli chodzi o produkcję, to w sumie nic się nie dzieje, bo moja produkcja stoi w miejscu, tak naprawdę. A tak, tutaj jesteśmy atakowani. Przez tą rzekę będzie naprawdę trudno się przedostać. Tym bardziej, że nas teraz atakują i... My jedziemy do Janowa. No, teoretycznie mamy szansę to wygrać w sumie, tylko tutaj by się jeszcze przydał jakiś bombowiec. Niestety te bombowce są rozwalone, więc może wy sobie już nie latajcie nigdzie, chłopaki. Stąd powinienem mieć jeszcze jakieś, tutaj mam przechwytujące myśliwce, niestety tylko. No przebicie się przez tą rzekę będzie naprawdę graniczyło z cudem chyba. No i tutaj też widzę, że organizacja leży w gruzach, więc nie jest to na pewno nic szczególnego. Mam nadzieję, że tutaj mnie jakoś nie otoczą za bardzo i nie odetną tych jednostek, bo byłoby naprawdę przykro, no. Byłoby, nie będę ukrywał. To powinno pomóc troszeczkę. Ale czy pomoże? No, jak one dołączą, to może pomoże. No, jest nieźle, więc mam nadzieję, że tutaj się wszystko uda wykonać. Wygraliśmy tutaj bitwę, więc za chwilę będziemy mogli też zaatakować z tej strony. Jeśli chodzi o ataki stąd, to tutaj oczywiście czekamy dalej. Niestety, tutaj widzę, że jesteśmy atakowani. Co mnie trochę znowu martwi. Ale może nie będzie tak źle. A może jednak będzie. Te jednostki są dużo, dużo lepiej wyposażone i zorganizowane od nas. Tu by mi się przydał bombowiec w tym momencie. No ale niestety nie mam. Nie mam bombowców. Wiem, że mi się jakoś chyba... Tak. Tutaj mi się budują. Bardzo, bardzo mi się przydadzą. Jeszcze gdybym znalazł gdzieś tutaj na drugim końcu kraju jakieś bombowce, może byłoby przyjemniej. Tutaj może coś być. O, jeden taktyczny. No, może by mi się on przydał. Wiecie co? Może go jakoś tutaj przebazuje. Tylko pewnie nie będzie miał zasięgu aż tak daleko. A, będzie miał. No dobra, w takim razie leć, mój bombowcu. Gdzie jesteś? Lecisz? Lecisz. Dobra. No to jak tam dolecisz, to mi się przydasz na pewno. A w międzyczasie ja oczywiście będę czekał na dalszy rozwój sytuacji. Mógłbym też zrobić przewrót w Turcji i z Turcji atakować Niemców. Wątpię, żeby to się udało, ale może jakimś cudem się to uda. W każdym razie, na razie Francja i Anglia mają razem szansę na tutaj wykonanie jakichś manewrów. Fajnie byłoby odciąć i skasować te jednostki w jakiś sposób. Nie wiem jeszcze jak, ale byłoby fajnie, nie powiem. Może gdybym jakoś z południa tutaj zrobił kocioł, może to by mi się jakoś udało. Ale najpierw, żeby to zrobić, oczywiście ja potrzebuję wygrać te wszystkie cholerne bitwy. Tutaj na szczęście kilka jednostek przejdzie. W ogóle, które jednostki tam atakują, to są chyba te.
Wiecie co, to może teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie jest piąta? A, cztery. Niech będzie cztery w takim razie. Wzmocnimy sobie troszeczkę front w tym miejscu. A tutaj gdzieś powinny być jeszcze kolejne jednostki, których tutaj nie potrzebuję kompletnie. Znaczy no, może nie kompletnie, ale mniej niż tam na pewno. Znaczy to jest ten korpus cały? Tak, więc ten korpus to może jednak ja wrzucę gdzieś tutaj. No taką okrężną drogą troszeczkę idą, no ale jak się nie ma co się lubi, to niestety trzeba się liczyć z tym, co jest pod ręką. Tu widzę, że atak idzie, więc może wy też... a czemu nie mogę tutaj zaatakować tą... Aha, bo nie ma zapasów, dobra. Tu jest 80. Północ i południe całkiem nieźle sobie do tej pory radzą. A to gdzieś tam, to mi niepotrzebne. I teraz sytuacja wygląda tak, że tutaj sobie niby atakuje, niby mnie tutaj atakują i nie wiadomo właściwie, co się dzieje. Na szczęście tutaj bitwa o Janów jest praktycznie przez nas wygrana, jeśli oczywiście nie dojdą tutaj żadne jednostki. O Boże, już widzę, jakie mam tutaj, no właśnie, 31% ze staku, nie zauważyłem tego niestety i za dużo jednostek posłałem na front. No trudno. Na szczęście jak przejmę tą prowincję, to tą będziemy mogli już atakować zza rzeki, więc praktycznie z dwóch stron będzie można ją zaatakować, a właściwie nawet z trzech praktycznie. No. Więc może coś się tam uda uczynić. Dobra, więc tak, my czekamy tutaj na organizację. Mam nadzieję, że to się wydarzy, zanim Niemcy mnie postanowią znowu zaatakować. Niestety tutaj przegraliśmy bitwę, co może być dosyć dużym problemem i na pewno będzie dużym wyzwaniem. Francja chciałaby od nas trochę przemysłu. Wiecie co? Nie bardzo. Wiem, że jest im potrzebny, ale jednocześnie ja nie mogę sobie pozwolić na zastój w mojej produkcji. Chociaż widzę, że dopiero do grudnia będziemy musieli czekać. Aż do grudnia. No trudno. Tam Japonia widzę, że zaczęła wojnę. Czy zaczęła? Zakończyła praktycznie. No, trudno. W sumie tak patrzę po tym froncie i on się powoli zaczyna przesuwać na wschód. To mnie trochę martwi. No ale, aha, i teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj jednostki są zdezorganizowane i niestety będę musiał rzucić od razu te jednostki tutaj, żeby powstrzymać Niemców przed atakowaniem i zniszczeniem mnie kompletnie. Tutaj widzę, że już niektóre jednostki uciekają. I widzę, że wy przestaliście atakować nagle. To wy zaatakujcie tu w takim razie. Może się pozbędziemy... Dobra, tutaj wygraliśmy. W takim razie niech te jednostki sobie tutaj stoją. Musiałbym zająć Bratysławę, żeby przejąć Słowację. To nie byłoby chyba takim prostym zadaniem. Fajnie byłoby ogólnie zobaczyć, ile Niemcy mają jednostek, bo widzę na razie, że i tak znacznie sobie lepiej radzą niż ja na tym froncie przynajmniej. Nie wiem, jak wygląda sytuacja przy tutaj granicy francuskiej, tudzież granicy alianckiej, bo w sumie tutaj wszędzie pewnie są obstawione tysiące żołnierzy. A dobra, przez tą rzekę to wy se możecie atakować. Problem w tym, że te jednostki nie mają za bardzo organizacji. Czy to przez brak zapasów, czy to przez ogólnie wyczerpanie wojną. Jak wyglądają te jednostki tutaj? Te wszystkie w cholerę poblokowane. 120 godzin, 140 godzin, masakra. A wy? Piąta bitwa o to samo miasto. Po prostu genialnie. Ups, jakieś lagi. Przez chwilę miałem wrażenie, że nie nagrywam tego, co robię. Strategicznie się tutaj przenieśmy. Tutaj jest. No jest coraz gorzej, muszę wam to przyznać, niestety. 12 godzin. O! To mogłoby mi się przydać w sumie. To może mi się uda ich tutaj przerzucić. Za te 20 godzin, 12 godzin, ileś tam godzin, w każdym razie teraz jesteśmy w tym miejscu. Czy jak odeprzemy ten atak oczywiście, ale to się powinno za chwileczkę zdarzyć właśnie. Zdezorganizujemy przynajmniej jedną jednostkę, to będzie jakiś tam powiedzmy mały nasz sukces, no ale zobaczymy.
O Boże, co tu się podziało? Czemu ich jest tutaj aż tyle? Przecież to powinienem wygrać bez żadnego problemu, no ale trudno, widocznie tak nie jest. Widzę, że tu przegrywam, znaczy może nie przegrywam, ale przegrywam dwie bitwy, tak naprawdę, no trzy. Niemcy są bardzo, bardzo zaciekli, jeśli chodzi o te ataki. Fajnie byłoby utrzymać tutaj taki jeden stały front. Po prostu zatrzymać ofensywę wroga. Garnizonów nie bardzo chcę, muszę poczekać, aż więcej tutaj dotrze. A czemu wy nie idziecie tutaj nigdzie? Wprawdzie to jest jakaś biedna kawaleria, którą mógłbym w sumie później sobie zupdate'ować. Ale czy jest sens na razie to robić? Troszeczkę wątpię w to, no ale trudno. No ale trudno. Więc tak, tutaj widzę, że niestety moje jednostki są w stanie rozpaczy. Ale może nie ma tego złego, może uda mi się tutaj tych Niemców przepuścić i potem zrobić jakiś większy kocioł. Zobaczymy, może mi się coś uda, nie wiem. Jeśli macie jakiś plan, jakby tutaj rozegrać to wszystko, to bardzo chętnie was posłucham. Niemniej jednak na razie nie bardzo wiem, co powinienem zrobić. Tym bardziej, że tu widzę, że niektóre jednostki atakują, więc może ja też tutaj wesprę ten atak z tej strony. Mam nadzieję, że on się tutaj jakoś uda i powiedzie. Jedna jednostka jest wykończona, teraz tutaj myślę, że się obronię spokojnie. No i niszczymy niemieckie tutaj czołgi. Znaczy tutaj nie ma czołgów w sumie. Niemiecką piechotę i nie tylko niemiecką w sumie, bo też są Węgry przecież. No, no i my się tutaj wycofujemy. Nasza armia praktycznie nie istnieje w tym momencie, co jest dosyć dużym problemem. Sorry, bardzo musiałem otworzyć drzwi, bo ktoś przyszedł. Niestety, jakieś wciskają mi oferty, cholera. Nie wiadomo, co to było. No, w każdym razie wracamy, jesteśmy tutaj teraz na tym froncie i nie wiem za bardzo, co teraz z tego wyniknie, bo moje jednostki są rozbite kompletnie. O, tutaj dotarliśmy. Wreszcie tutaj dotarliśmy, więc teraz mam nadzieję, że te jednostki stąd będą mogły podjechać praktycznie i rozwalić tę dywizję. Nie wiem, czy powinienem tutaj dawać im rozkaz też wsparcia ataku. Zobaczymy, jak tutaj się... A, myślę, że sobie dadzą radę świetnie sami. To może się uda teraz przejechać do tej prowincji tutaj, ponieważ te czołgi są, jak wiemy, oczywiście szybkie bardzo. Sorry za moje gardło ogólnie. W każdym razie widzę, że one są bardzo szybkie. To może udałoby nam się teraz na tyły wroga tutaj dostać. Jeszcze gdyby się okazało, że te jednostki niemieckie przedrą się gdzieś tam, to może je odetniemy. Teraz tak, tutaj widzę, że te jednostki też atakują. Troszeczkę w tym momencie nie jest to chyba pożądane zjawisko, aczkolwiek mam nadzieję, że damy też sobie jakoś tutaj świetnie radę. Tutaj mam jedną jednostkę, która prawdopodobnie niedługo padnie. Nie wiem, dlaczego jej jeszcze nie zaatakowali Niemcy. W każdym razie widzę, o no przecież tutaj mam piękną całą, cały korpus praktycznie jednostek, które mogą zaatakować tu. Niech to zrobią właśnie i może odepchniemy w takim razie Niemców. Może się to uda zrobić. Zobaczmy tylko, jak teraz wygląda sytuacja z tymi jednostkami. Wprawdzie one będą teraz przechodzić sobie tutaj za rzekę, ale jeśli się uda dobrze wszystko ogarnąć, to one powinny być teraz rozbite. Gdyby tutaj nikogo nie było, to oczywiście sobie tam bardzo szybko wyjedziemy. Niestety sytuacja tutaj jest, krótko mówiąc, zła. Ale widzę, że podjechaliśmy sobie tu, więc moglibyśmy zaatakować od razu Stryj. I mimo tego, że tutaj jesteśmy atakowani z tej strony, to ja już mogę w sumie niektóre jednostki stąd sobie przerzucić. No, powiedzmy, że górską, powiedzmy, że tu zmotoryzowaną, może kawalerię, może coś tam. To was przerzucimy do Tarnopola. A was, resztę was, wrzucimy... A z garnizonem, niech tam garnizon też się przyda pewnie. Przecież kiedyś na pewno. To was wrzucimy, powiedzmy sobie, tutaj. No i teraz tak, to idzie atak. Prawdopodobnie on za dużo na mnie zadziała, ale przynajmniej uchroni nam kilka dywizji tutaj przed rozwaleniem całkowitym. O cholera, tutaj się coś porobiło. No nie jest, nie jest najlepiej w naszym państwie, na naszym froncie. Trudno. Musiało do tego dojść. W momencie, gdy się wypowiada wojnę Niemcom w 39, no to takie są niestety konsekwencje i trzeba się z nimi liczyć. Niestety. Ja się z nimi chyba nie liczyłem za bardzo, no ale trudno. Czemu te jednostki do cholery
Co tu się dzieje w ogóle? Czemu ta jednostka nie atakuje tak jak powinna? Przecież ona jest, no nie. Dobra, tutaj jest bardzo dużo jednostek. To już wiem, co tam się dzieje mniej więcej w takim razie. Optymalnym rozwiązaniem w tym momencie byłoby oparcie się o jakąś rzekę i nie robienie nic. Poczekanie, aż Niemcy tutaj zadziałają pasywnie, albo lepiej powiedzieć, nie zadziałają w ogóle. Dobra, kończmy ten atak, bo to nie ma sensu. I uciekajmy stąd może, bo to nie ma sensu. No właśnie. Trzeba niestety robić odwroty. No i Niemcy za chwilę będą właściwie wjeżdżać na nasze terytorium i nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. Prawdopodobnie będziemy mieli duże, duże problemy z tym wszystkim. No i trudno. Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, obstawiajcie, czy mi się uda coś tu jeszcze zrobić, czy nie. Czy Niemcy zajmą Moskwę, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy i mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Oczywiście nie od razu, ale za ileś tam naście od 10 odcinków myślę, że coś z tego wyjdzie. No i cóż, no to nie zostało mi chyba nic innego jak zaproszenie Was na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link jak zwykle jest w opisie filmu. Zapraszam też na naszą grupę na Steamie, Hearts of Iron, nową, tak zwaną grupę na Steamie, też link będzie w opisie filmu. No i ja się w sumie z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!